serdecznie na dzisiejszym danicarzu. Zawsze mówiłem, że dobry akt to jest taki akt, który gdy go oglądamy, to nie myślimy o seksie, a przynajmniej nie w pierwszym momencie. To jest dla mnie dobry akt. Te zdjęcia, tak jak napisałem przed modlą do wystawy, no, jest to potraktowane ciało jako plastelina, czyli oglądając je, możemy nie myśleć o ciele, tylko wyobrazić sobie zupełnie inne jakieś historie, zupełnie innych światów. Dla mnie to przedstawiają te zdjęcia jakieś kształty geometryczne, powiedzmy, no każdy w swojej wyobraźni może znaleźć jakieś tam swoje własne, indywidualne obrazy. I to mi się właśnie podoba w takiej wystawie jak ta, w wystawie aktu. Przychodzimy popatrzeć na ciało, a znajdujemy zupełnie coś innego tak naprawdę. Myślę, że każdy stworzy tutaj swój świat i w swoich wyobrażeniach, w własnym odbiorze, własny odbiór stworzy tych zdjęć, że no, dla każdego one będą czymś innym, bo każdy ma wyobraźnię inną. Zanim parę słów o samej wystawie i o tym, co chciałem przekazać tymi zdjęciami, to chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tej wystawy. A mianowicie, może zacznę od właściciela lokalu Andrzeja, dzięki któremu ta wystawa w ogóle powstała, gdyż no, to jest też jego bardzo duża zasługa. Chciałbym podziękować wszystkim modelkom, które są przedstawione na zdjęciach, ale podziękowania bardzo serdecznie mi się należą za wspaniałą pracę, za wielkie zaangażowanie, no i przede wszystkim za możliwość sfotografowania ich ciał. Modelki w różnym wieku, o różnej budowie ciała, jak widać na zdjęciach, to nie stanowi o tym, że akt jest dobry lub zły. Można fotografować każde ciało. Chciałbym też bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować mojej partnerce Sylwii, która dzielnie i cały czas gorąco mnie w tym wspierała, pomagała również w trakcie fotografowania. Ustawiała światła, trzymała światła, doradzała, jak ułożyć modelkę. No, to jest ogromna praca wykonana razem ze mną, także ogromne podziękowania Sylwii. No i cóż o samej wystawie. Przez całe swoje życie chciałem fotografować akt, natomiast nigdy nie miałem odwagi tego zrobić. Może ze względu na to, że moje interpersonalne zdolności nie są najlepsze. Po prostu trudno mi było zwrócić się do jakiejkolwiek kobiety, dziewczyny z prośbą o to, czy mogłaby popozować. Dlatego tutaj ogromna zasługa Andrzeja, bo to on tak naprawdę część z tych modelek polecił i namówił. Wśród nas są w tej chwili, z tego co widzę, dwie modelki, którym też bardzo serdecznie dziękuję. Akt w moim wydaniu, jak widać, jest nietypowy, może nietypowy. Przyzwyczailiśmy się do oglądania ciała w wydaniu, to już nie powiem Playboya, ale nawet tych kolorowych czasopism, gdzie ciało jest pokazane dosłownie. Dla mnie akt, tak jak już to powiedział Bogdan, to jest coś, co
potrafi przedstawić ciało w zupełnie innym świetle. Nie ukrywam, że jestem zafascynowany fotografią Wacława Wantucha, który właśnie w podobny sposób akt fotografuje. Niedosłowny, bardzo taki symboliczny. No i ja próbuję go tak niedoskonale naśladować. Jeśli chodzi o samą pracę, to powiem tak. Piękne kobiety, ale w trakcie pracy w moim umyśle wyłącza się zupełnie, ale to zupełnie, mężczyzna. Nie ma we mnie najmniejszej, jakiegoś najmniejszego ciągu erotycznego. Ja w trakcie pracy traktuję modelkę jak bryłę gliny, którą muszę kształtować i pokazać. I to jest mój cel. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że moje prace się spodobają, że przyjemnie jest na nie popatrzeć i popodziwiać. Dziękuję. Także jeszcze raz. Też do zamawiania jakichś kaw. Proszę. Proszę Państwa, chciałem tylko... Miło, że w Ostrołęce możemy obejrzeć taką wystawę. Zdecydowanie nie jest to pierwsza wystawa aktu w naszym mieście. No ja przynajmniej. Nie jest to pierwsza wystawa aktu w naszym mieście. Nie mówię o zdjęciach. Nie, ja mówię o wystawach. O wystawach? No to zaraz Jola przypomni nam może. Ja tylko chciałem dodać, że kiedyś w 1978 roku, żeby zobaczyć wystawę aktu, pojechałem do Krakowa. Bo to było w XX wieku. No w tym wieku to też pierwsza wystawa aktu. Bo... A przypomnisz nam, jakie były wystawy, bo nie mówię, wiesz, o zdjęciach była... na festiwalu. Nie, ja mówię o wystawie aktu w galerii. Nie pamiętam już w tej chwili, czyja to była wystawa, ale była w głównej sali w galerii, była wystawa aktu. Bo wiem, że przeszła wiele kontrowersji niestety. Przeszła przed nosem. Zrobił wyłom, następcy mają szansę dalej tym wyłom. No to na pewno jeśli chce się zrobić dobre zdjęcia. Kobiet. Akt męski. Też o tym myślałem. No bo są dużo brzydsi od ciebie. No tak dostaniesz wynagrodzenie. Dziękuję bardzo. Drugi wykonała firma Połonina. O te, no tak, zapomniałem. Przepraszam bardzo. Ja wiesz, ja się